Pamiętajmy o tym, że dżentelmen to nie tylko sposób zachowania się, ale też sposób ubierania. Jeżeli chcemy wyglądać profesjonalnie, jeżeli występujemy publicznie, to na pewno nikomu nie doda powagi pomięty w nieokreślonym kolorze taki dyżurny garnitur. Na pewno nikomu nie doda klasy, pewności siebie, profesjonalizmu, rozpięta koszula, z której wystaje nawet najpiękniejszy perski dywan. To nie jest wizerunek profesjonalizmu. Owszem, te kanony można łamać. Tak, są osoby uprzywilejowane, które są, mają międzynarodową sławę i mogą je łamać. Na przykład wybitny dyrygent Herbert von Karajan może dyrygować we fraku i tenisówkach. Nie każdy jest Ricky Martinem, żeby w ten sposób występować publicznie, prawda? To też warto o tym pamiętać. A teraz tak na poważnie, ile można rozpiąć guzików koszuli, jeżeli nie nosi się krawata? Jeden. W ogóle koszula bez krawata zapięta niedobrze wygląda. A to trzeba go rozwinąć. Czyli rozwinę. Klasycznie rozwinia się jeden. Ale to też chcę powiedzieć anegdotką, opowiedzieć, przytoczyć tę anegdotkę a propos tych guzików koszuli. Więc tak, mówi się, że taki szeregowy kontestator krawata rozetnie dwa guziczki koszuli. Nicolas Sarkozy, jak wyjeżdżał do Egiptu z Karlą Bruni, jeszcze nie byli małżeństwem, chodząc na pokład samolotu, miał rozpięte trzy guziczki koszuli. Frontman kapeli rockowej jest rozpięty do pasa, prawda?